No to była bardzo pracowita kadencja, ale też kadencja, w której wydarzyło się bardzo wiele ważnych i również tragicznych niestety rzeczy. Ale no z całą pewnością ta kadencja dla modernizacji, dla rozwoju kraju wniosła bardzo wiele. Mam nadzieję, że po najbliższych wyborach ten proces modernizacji nadal będzie kontynuowany. Kadencja, którą na pewno zapamiętamy do końca życia, bo ona będzie na zawsze już naznaczona tragedią smoleńską i tej tragedii na pewno nie zapomnimy. Ale cóż, życie biegnie dalej. W tej chwili trwa kampania i wierzę głęboko, że PJN, klub parlamentarny, dziś 15-osobowy, a więc na krawędzi, po wyborach będzie klubem dużo liczniejszym, przede wszystkim dobrze służącym Polsce i Polakom i będziemy podejmować odważne decyzje, które będą zmieniać Polskę, będą reformować nasz kraj.